Gra Kółko i Krzyżyk to gra, w którą każdy zna i z pewnością grał w szkole. Jednak czy tę grę da się odświeżyć? Na to pytanie postaram Wam się dzisiaj odpowiedzieć, prezentując Wam grę Gemino od wydawnictwa Egmont, które to podesłało grę do recenzji, za co bardzo dziękuję. Tak się prezentuje gra w pudełku. Gra jest przeznaczona od 2 do 4 graczy. W pudełku znajdziemy instrukcję, która jest dwustronna i dokładnie opisuje przebieg gry. Dwie plansze, które są również dwustronne. I 56 płytek, które dzielą się na 4 symbole, po 14 kafelków z każdego symbolu. Do wyboru mamy zielone gwiazdki, niebieskie kwadraty, czerwone x-y i żółte kropki. I to jest dużym plusem jak dla mnie, że w tę grę bez problemu można grać na przykład z osobą, która nie odróżnia kolorów, czyli z daltonistą, ale także z osobami starszymi, które mają problem z odróżnieniem kolorów na planszy. Natomiast w tej grze takie osoby nie będą miały problemu, podobnie jak daltoniści, gdyż tutaj odróżniamy je nie tylko ze względu na kolor, ale także na kształt. Tak wygląda przygotowana do rozrywki gra. Na środku stołu kładziemy sobie obydwie plansze. Gra będzie się toczyć na dwóch planszach jednocześnie, także wcale nie jest tak prosto. Każdy też z graczy dobiera sobie po 14 kafelków w wybranym przez siebie kolorze. Celem gry jest ułożenie na planszy 4 kafelków w rozgrywce 3 i 4 osobowej. Natomiast jeśli gramy na 2 osoby, to musimy ich ułożyć 5. I możemy je układać zarówno w kolumnie, jak i wszędzie oraz na ukos. Gdy nam się to uda, to takie kafelki zdejmujemy z planszy. I dowolny kawałek sobie obracamy na drugą stronę i w taki sposób sobie zaznaczamy, że już raz taki rząd udało nam się zdobyć. Jeśli uda nam się 3 razy ułożyć taki rząd, to automatycznie wygrywamy. Każdy z graczy w swojej turze musi wyłożyć 2 kafelki, po jednej kafelce na jednej planszy. Bardzo ważne też jest to, na którym kolorze kładziemy kafelek. Jeśli kładziemy na tej planszy kafelek na zielonym polu, to na drugiej planszy również musimy go kłaść na zielonym polu. Więc jeśli na tej planszy wszystkie pola zielone byłyby już zajęte przez innych graczy, to niestety, ale nie mogłabym położyć tutaj kafelka na zielonym polu. I teraz pokażę Wam, jak przebiega rozgrywka. I zaczyna grę najmłodszy z graczy, a następnie idziemy ruchem wskazówek zegara. Zacznę od tego gracza i niech będzie, że da on na fioletowym polu i tutaj także musi kłaść na fioletowym polu. Teraz zielony. I gracz żółty. I teraz znów przechodzi do niebieskiego gracza. I ponownie do zielonego, który tym razem postanowił zablokować niebieskiego. Jak w klasycznej grze Kółko i Krzyżyk możemy oczywiście blokować przeciwników. Żółty da na białym polu. Oj, to był trochę głupi pomysł, no ale trudno. I znów tura do niebieskiego wraca. I on sobie da tutaj. I teraz gracz zielony, który może da w tym miejscu. I gracz żółty zablokuje niebieskiego. I też... albo może da tutaj. Gracz niebieski widzi, co się święci, więc od razu daje w tym miejscu. I gdzie mamy zielony? Tu mamy zielony. Gracz decyduje się dać na fioletowym miejscu. I gracz żółty, który da oczywiście tutaj, żeby zablokować zielonego gracza. I tutaj... dobra, damy tu. I tura do zielonego przechodzi.
i do żółtego gracza. Tutaj dałam na biało, dobra, damy tutaj. I w tym momencie gracz niebieski daje tutaj. I tu, i tutaj ma już 4, więc je zdejmuje. Jeden kafelek obraca. I tura przechodzi do zielonego, który kładzie tutaj. I od razu tutaj. I zdejmuje kafelki, jedną sobie obraca. A gracz żółty daje tu. I tutaj blokując niebieskiego i także zdejmuje sobie ten cały rząd. I tu już zaczyna się kombinowanie, bo jak widzicie, tutaj jest dużo tych kafelek, a tutaj jest ich mało. Ok, niech będzie, że ten gracz da tutaj i tu. A ja sobie chyba nie obróciłam, o. Żółty od razu zablokuje zielonego. I damy... A niech będzie tutaj, już trudno. Ojoj, zielony tutaj znowu nam zdobędzie. I jeszcze zanim dodam tutaj i zdejmuję. I znowu odkładam. I tura przechodzi do żółtego gracza, który daje w ten sposób. Muszę sobie dać troszkę dalej, bo widzę, że je zdejmuję je. I znów tura przychodzi do niebieskiego, który ma już tylko jeden kafelek, bo ten mu oznacza, że już ma ten jeden punkt. I daje to tutaj. A ten przesuwa. Jak widzicie, mam i tu punkty, i tu, więc zdejmuję. I tutaj zdejmuję i automatycznie wygrywam. I w taki sposób się gra kończy. Jednak co by się stało, gdyby niebieski nie zdobył tego punktu i gdyby już zabrakło mu kafelek? Wtedy przesuwałby kafelki, które znajdują się na planszy. I w taki sposób przedstawia się rozgrywka w grze Gemino. Czas teraz, abym odpowiedziała na pytanie, które zadałam na początku tego filmu, które brzmiało, czy da się odnowić starą grę w kółko i krzyżyk. Jak najbardziej tak, i to udało się właśnie w grze Gemino. Jest to taka unowocześniona, bardzo przyjemna gra w kółko i krzyżyk, którą tym razem możemy grać aż do 4 graczy. I powiem wam, że mi się ona bardzo spodobała. Jest ona prosta, jednakże myślenia jest tutaj całkiem sporo. Musimy podejmować decyzje, musimy ogarniać dwie plansze, patrzeć, co nasz przeciwnik układa, żeby mu uniemożliwić zdobywanie punktów. I to jest naprawdę spory plus tej grze. Patrzeć, co nam się bardziej opłaca, czy bardziej opłaca nam się zablokować przeciwnika, czy jednak zdobyć punkt dla siebie. Co do wykonania, to tutaj też nie można się przyczepić. Te kafelki są bardzo twarde, także nie zniszczą się tak szybko. Są bardzo solidnie wykonane. Plansze także. Bardzo podoba mi się to, że mamy dwustronne plansze. Dodatkowo każdą planszę możemy jeszcze obracać. Także gra jest na pewno regrywalna. Podoba mi się też to, że łatwo jest rozpoznawać kolory i kształty na tych kafelkach. Także możemy grać zarówno z młodszymi graczami, jak i ze starszymi osobami. Podoba mi się też rozmiar samej gry. To nie jest bardzo duża gra. Te plansze możemy spokojnie wsadzić do tornistra i zabrać ze sobą na przykład do szkoły, czy na jakieś koronie, czy na spacer. A na dworze robi się już wiosna, także coraz częściej będziemy zabierać planszówki na dwór. A taka jak najbardziej nadaje się do grania właśnie na dworze, ponieważ te kafelki będą na pewno łatwo dostrzegalne w wysokiej trawie.
Plusem tej gry też jest to, że jest ona bardzo prosta w wytłumaczeniu, także jeśli ktoś nie zna gier planszowych, nigdy nie grał w grę planszową, to taka na start jest dobrym wyborem, aby kogoś wkręcić w planszówki, bo jest ona na tyle prosta, ale też na tyle skomplikowana, bo tutaj można trochę pogłówkować, że dana osoba może się wkręcić w planszówki. Bardzo podoba mi się też to, że grę toczymy na dwóch planszach, a nie na jednej. Według mnie to też wprowadziło taki powiew świeżości, a dodatkowo troszkę nam jednak utrudniło, bo musimy skupiać się na obu planszach, jednocześnie patrzeć też na naszych przeciwników, co oni kombinują nie tylko na jednej, ale i na drugiej planszy, tak żeby przeciwnikom nie udało się ułożyć 4 bądź 5 kafelek. Gra będzie dostępna w sklepach od 20 marca, jednak polecam Wam już ją dzisiaj zamówić na stronie Egmontu w przedsprzedaży, ponieważ w tym momencie jest ona tańsza i kosztuje 62,99 zł. Także to tyle w tym filmie, ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Dziękuję również wydawnictwu Egmont za podesłanie mi gry do recenzji. Także to wszystko, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!